Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Jakiś czas temu latałem na dworcu świebowskim we Wrocławiu, a dzisiaj jestem tutaj. Gdzie? Ano na śluzie. No właśnie. I nie wiem w zasadzie, co jest gorsze. Czy tamta rampa stalowa, czy ta stalowa śluza. Ale wydaje mi się, że to. Ja tutaj już latałem jakiś czas temu. Niemiło wspominam, bo kiedyś kupiłem sobie Insta360. Taka mała kamerka. To dawno temu. Chyba to było nawet Go 2. No i co? I zamontowałem sobie na takiego małego drona. Chyba miał nawet, nie wiem, czy 3 cale, czy mniej. No i... O, psy szczekają na wsi. No i jak ledwo co wystartowałem z tą kamerą, walnąłem tutaj w tą stalową konstrukcję. No i spadł dron. Kamerka się rozwaliła i w zasadzie tyle było po mojej nowej kamerce Insta Go 2. Także dzisiaj przychodzę z dronami analogowymi. Na analogu to już nie latałem, bo Święty Mikołaj nawet tyle nie żyje. Ale sobie usiadłem. A to do roboty trzeba odcinek nagrywać. Żeby niektórzy mieli co oglądać, z czego się pośmiać. Że taki lamus przychodzi i lata. A właśnie chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Że ja tak naprawdę wcale nie latam dobrze. Co tutaj? To robię tylko tak naprawdę dla treningu i nie znam jakichś super sztuczek, nie znam trików. Wolę latać właśnie przez jakieś takie przeszkody typu jak robiłem film w Mandorii, jak jeździłem za motokrosowcami, no i tam za różnymi innymi osobami, niż tak naprawdę niszczyć te drony tutaj. No bo umówmy się, no ja super nie latam, a wydaje mi się, że jednak te drony tutaj trochę się niszczą. Ale no cóż, treningu nigdy nie zaszkodzi. Muszę latać tak, żeby nie zniszczyć tych dronów. I w ostatnim odcinku latałem asekuracyjnie. No to w tym odcinku polatam jeszcze bardziej, bo ten teren jest, uważam, o wiele bardziej trudny. Najpierw trzeba sprawdzić, czy w ogóle dron w analogu działa, czy lata. Także co? Safety bag. Od razu na 6S? Pewnie. Co tam? Od razu kamera? Oczywiście. Także nie latam na żadnych super kamerach, bo to nie ma sensu. Gong jest gwarantowany, mam nadzieję, że nie będzie gwarantowany w ciągu pierwszych... No nie wiem. 40 minut. Dobra, jedno co to muszę sprawdzić, czy to działa. No, chyba nie latałem takim dronem. Czy tu idzie zapis? Chyba tak. No zobaczymy, co z tego będzie. Szmat czasu nie latałem. Naprawdę, ale to tutaj analogiem, w ogóle tym dronem. Każdy dron ma inne ustawienia i... Masakra, ale go znosi.
ciężko mi się steruje tym dronem. On, no w tym analogu widzę całkowicie wszystko inaczej. Jest taki szeroki kąt tej kamery mojej wizyjnej i naprawdę no jest całkowicie inna jazda, inny lot niż przez zwykłego kadaksa. Czasami mam wrażenie, że po prostu nie trafię i gdzieś się zatrzymam na śluzie. No niesamowite, ale mam adrenalinę. Już prawie bym się rozwalił. Nie, no to jestem naprawdę. Nic nie zrobiłem w ogóle ciekawego, a jestem po prostu... Tak się to musiało skończyć. Ale wizja jest. Chyba lepiej latać z normalnymi dronami. Nie no, po prostu masakra. Masakra, masakra. Dobra. Wyłączamy. Bezpieczeństwo przede wszystkim. O. Pierwsze co? Pękła guma. Jeszcze rozumiem. Jak latam na cyfrze po długim czasie nielatania, ale w ogóle w analogu, no straszne, o. I co? Tym razem nie poszedł endek, tylko poszła kamera, w sensie szybka osłaniająca kamerkę. No co? Taki sport. Jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie. Nie lepiej było latać w tym? No. Bez komentarza, bez komentarza. Dobra, pytanie, czy sprawdzać teraz... A wiem, dlaczego nie latam w tym, bo ciężko mi włączać rekord. Ale w sumie włączę to z drugiej strony. Okej, dobra. Ale dzisiaj jest skwar. Niby nie jest jakoś super gorąco, ale te 26 stopni w pełnym słońcu nie pomaga. Mam strasznie szeroki widok. Tego podglądowy i po prostu wydaje mi się czasami, że nie jestem w stanie trafić w tą śluzę, w tą dziurę, po prostu no nie wiem, coś jest nie tak, ale czuję się jakbym pierwszy raz latał. Trzeba wymienić śmigła. Jak latałem na Świebockim, no to nie było najgorzej. No to śmigło jest ok. O, to może wymienię. Takie super mam urządzenie do wymiany śmigieł. Dzisiaj na śmigła się przygotowałem. Jak zakładamy śmigło? O, tak. To śmigło kręci się w lewo, dlatego tą górą w lewo. W ogóle nie mam czegoś takiego, że nie mam poczucia, jak daleko jestem od przeszkody. Mega dziwne uczucie przez tą szeroką kamerę, bo mam okropnie szeroki kąt. We'll be right back.
naprawdę, to dawno tak nie było, żebym miał taki problem z lataniem. Szczerze mówiąc, chcę do domu, bo się boję tej gleby spektakularnej. Poza tym nie jestem też specjalistą, umówmy się, że większość czasu latam dronami. Mavicami. Dobra. Chyba jest po drugiej stronie barykady. A jak? No to co? Trzeba będzie się pobawić w węża. Jest taki tryb jak ten turtle mode, ale ja z tego nie korzystam. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, gdzie on jest po prostu ustawiony, bo mając tyle dronów i robiąc z nimi różne rzeczy dwa sezony temu, po prostu nie pamiętam. No, teraz lata mi tyle. Także ahoj, mam nadzieję, że mnie to nie przygniecie, a jeśli mnie przygniecie, to żegnam wszystkich 800 subskrybentów, 30. Przepraszam, jest to jakieś inne przejście? Przejścia nie ma? A niby tylko w wojsku są jakieś przeszkody. Cholera, chciało się być droniarzem? To masz jeszcze, o, w klapkach trzeba przechodzić. Następnym razem po prostu będę latać w trawie. Cholera jasna. Co za kurde. Nie wiem, czy droniarz to dobry zawód, jak widzicie. Tak jest, nie chciało się uczyć, to się zostało droniarzem, bo no, mało wyboru było. Żartuję. Ojejku. No co, odpalam rakietę i lecimy dalej, no. Może śmigło wymienię jeszcze jedno. To co? Wymiana śmigiełka. I można latać. Tak naprawdę tego drona składałem po to, żeby wytrzymywał właśnie takie wyczyny. No i jak na razie tfu się sprawdza, bo przy takim gongu poszła tylko kamera, no ale to nie zabezpieczyłem jej odpowiednio. To jest to, co mówiłem w poprzednim odcinku, że teraz, nie wiem, na tej baterii czy na czym. Jezu, to jest stak Zeusa. Nienawidzę tego staka. Że jak go puściłem, to padał tak. 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 No i co? I tyle. Nie wiem, spróbuję włączyć jeszcze tego drona. Zobaczę w ogóle, co to za dron, bo wygląda mi na nówkę. I tyle. No jak widać, dzisiaj się porwałem z motyką na słońce. I to bez żartów. Z tego co widzę, to ten dron no, był ustawiany. Telemetry lost. Bo znalazłem go po nazwie w moim kontrolerze. Coś tam z tego może wyjdzie.
ale wizja na tym analogowym systemie, no jest, pożal się Boże. Jest po prostu okropna. No i właśnie to tak jest, że każdy dron lata inaczej, do każdego drona trzeba się przyzwyczaić. Każdy ma trochę inne ustawienia, a ja przyjechałem tutaj na śluzę i zgrywam kozaka. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, przyjechałem tutaj tylko dlatego, że nie mam innej miejscówki, gdzie mogę w spokoju polatać. To nie chodzi o to, żebym tutaj teraz się piłował i pokazywał, że jestem super, tylko żebym sobie zrobił jakiś taki mini trening, a przy okazji sprawdził te drony analogowe. Bo o ile na przykład na cyfrowych latałem sobie, no mam przecież, mam składane proteki, które składałem i latałem nimi w Mandorii, ale to wszystko jest cyfra. Mam cyfrowe, które latałem na motocrossach i gdzieś tam indziej. No ale to do nich jestem mniej więcej przyzwyczajony. Tutaj ten obraz, no to jest po prostu taki, że trzeba latać trochę na analogu, a ja praktycznie nie latam wcale. Ten lot tutaj był w miarę. Nawet jestem zadowolony, ale adrenalinę mam bardzo wysoką. Czyli jednak raz na jakiś czas przydaje się po prostu nawet nie polecieć na cyfrze, nie na żadnych Mavicach i innych dronach, tylko po prostu wrzucić sobie jeszcze analoga i pojechać jeszcze na jakieś stalowe śluzy, gdzie po prostu dron może za chwileczkę zostać zniszczony, a tak naprawdę dorzucić sobie jeszcze adrenalinę można w ten sposób, że tak naprawdę bierzesz drona po 2 latach, nie wiesz, czy ten dron opada szybko, czy nie szybko. No właśnie, nawet bateria jest wyładowana w piszczałce. To oznacza jedno, czas polatać. Kończąc ten temat, wydaje mi się, że właśnie wrzucenie sobie adrenaliny, niezła piszczałka. W te wszystkie rzeczy, które poprzednio, przed chwilą powiedziałem, jest niezłym wyzwaniem, bo tak naprawdę no nie wiem, jak ten dron się porusza, jak opada, co z nim było nie tak, co było do zrobienia, czy go już poustawiałem odpowiednio. No naprawdę, bardzo ciekawe to jest. Ostatni lot. Poczułem się dobrze, więc wiadomo, co to oznacza. Może być gong, ale nie polecę, dopóki nie włączę kamery. Jest, dobra. Okej. Do boju. Szczerze mówiąc, trochę się spociłem, jest 27 stopni i ta adrenalina, no,
była wysoka. Jednak na tym dronie, nazwanym T-Motor, dlatego że ma takiego staka, latało mi się lepiej niż na tym, a to ze względu na obiektywy, które zamontowałem. Już nie pamiętam, czy w tamtym sezonie, czy dwa sezony temu latałem na tym dronie, bo ten to już w ogóle jest przebudowany. Wiele razy, bo to był... Ta rama jest od mojego pierwszego drona, który kiedyś zakupiłem w sklepie i no już nie wiem, czwarty raz może ją zmieniam, znaczy tego całego drona. Stack Zeus nie lubię, Stack T-Motor uwielbiam. Ale śmigła są tutaj iFlighta, znaczy nie śmigła, tylko silniki. No i co, no lata mi się nawet całkiem nie najgorzej na tym. No, mógłbym jeszcze polatać. A dlaczego nie polatam? No dlatego, że jest to ostatnia bateria. I tak wydaje mi się, że wystarczająco wiele adrenaliny dzisiaj przyjąłem. Trochę się faktycznie spociłem, bo byłem cały czas w napięciu, poza tym temperatura no, też nie pomaga. A tak jak mówię, no, rzucanie się na głęboką wodę, na stalowe tutaj te wszystkie konstrukcje, to po prostu szaleństwo. Tu, gdzie teraz się znajdujemy, czyli na śluzie, nie powiem jakiej, w skali 1 do 10 oceniam trudność tego miejsca na 6. Oceniam na 6 dlatego, że ona jest z konstrukcji stalowej i główną trudnością jest to, że jak coś nie wcelujesz, to po prostu być może masz po dronie. No chyba, że nie wiem, masz super drona i wszędzie ma jakieś bampery, odbijaki i tak dalej, i tak dalej. A poza tym, no w ogóle trzeba mieć skilla, żeby tutaj latać. Bo ja tak naprawdę zauważyłem jedną rzecz. Ja jestem praworęczny i głównie skręcam w lewo. Nie wiem, ale pytałem się innych droniarzy, którzy latają FPV-kami i właśnie też tak robią, że skręcają głównie w lewo. Ja mam problem ze skręcaniem w prawo. I czasami staram się przełamać ten schemat, no ale jak już wpadnę w jakiś taki trans, no to raczej wolę skręcać w lewo niż w prawo. No w sumie jestem amatorem i zajawkowiczem. Nie przychodzę tu z jakimś konkretnym planem, że będę, nie wiem, trenować power loop or something different. Ale po prostu chcę testować te drony, które już, że tak powiem, trochę mi się zastały. No i to jest być może główny powód i chcę testować samego siebie, bo ja też się zastałem. Mam nadzieję, że na koniec tego sezonu jednak trochę się wylatam. Naprawdę to miałem jednego super drona. Rama była z Demon RC i to był dron, który no po prostu był prześwietny. No latałem nim no jak szalony, świetnie wszystko łapał, świetnie był poustawiany i tęsknię za nim bardzo. I od tamtej pory mam tylko jednego drona, który aktualnie jest rozbity, muszę wymienić mu ramię, którym latam podobnie. A tak naprawdę reszta dronów no to jest taka do zrobienia, do poustawiania jeszcze, do stestowania, a niestety nie mam czasu, bo zajmuję się różnymi rzeczami poza tym wszystkim. Także tyle. Trzeba ćwiczyć, nie poddawać się i z lamusa przejść na wyższy poziom. Czas miło spędzony, może tyle.